będzie nas to koniec świata. Niedawno rozmawiałem z pewnym przemysłowcem w trakcie rozmowy, poklepał mnie po ramieniu i powiedział: to tak pięknie, panie pastorze, że nakłania pan młodzież do tego. Odpowiedziałem na to: jeżeli mam być zupełnie szczery, to niewiele sobie o tym obiecuję. W Biblii napisane jest, że serce ludzkie jest złe od samej młodości. Sądzę, że napominanie niezbyt tu pomaga. Ja chciałbym dla nich czegoś zupełnie innego. Czego by pan chciał? Bardzo bym chciał, żeby ci chłopcy stali się własnością Pana Jezusa i po wszystkie czasy byli dziećmi Bożymi. Ależ, panie pastorze, co pan mówi? Nie bujajmy w obłokach, musimy stać na twardym gruncie. Dobrze powiedziane, co? Musimy stać na twardym gruncie. Roześmiałem się głośno i powiedziałem: na jakim gruncie chce pan stać, kochany dyrektorze? Czy pan nie zauważył jeszcze, że ten grunt pod naszymi stopami dawno zaczął się chwiać? Sądzę, że nie trzeba być nawet dyrektorem przemysłowego przedsiębiorstwa, żeby zauważyć, że grunt pod naszymi nogami stał się bardzo niepewny. Współczesny człowiek nękany jest lękiem. Wszyscy pragną poczucia bezpieczeństwa i nigdzie nie mogą go znaleźć. Jeden zakłada sobie konto w banku szwajcarskim, inny buduje sobie schron w Boliwii. Szukamy bezpieczeństwa i wiemy, że ono nie istnieje. I dlatego w naszych czasach powróciło z całą siłą pytanie o dalsze losy świata. Charakterystyczną cechą naszych czasów jest pytanie, kiedy nastąpi koniec świata. Przed kilkoma laty znany szwajcarski pisarz Dürremand napisał sztukę teatralną pod tytułem W fizyce. Kończy się ona bardzo ponurą prognozą, że użycie bomb atomowych i wytracenie całej ludzkości jest rzeczą nieuniknioną, że ludzie sami się zniszczą. A radioaktywna kula ziemska będzie krążyła bezustannie i bezsensownie w kosmosie. To się po prostu widzi, jak ta wymarła, spustoszona Ziemia krąży w kosmosie. Godną uwagi jest, że współczesny pisarz tak brutalnie mówi o końcu świata. Ja jednak nie wierzę, że tak się stanie. Gdybym powiedział Dürremandowi, że nie wierzę, i on by się mnie spytał, dlaczego? Przecież to jasne, że tak się skończy, ponieważ Pan Jezus powiedział, że ród ludzki nie zginie aż do końca. Nie może więc świat skończyć się w ten sposób, mimo że wszystko na to wskazuje. Oczywiście zależy, komu chcemy wierzyć. Istnieją dwie niezgodne z prawem Bożym metody upewnienia się co do przyszłości. Jedną z nich opanował do perfekcji Goebbels. Polega ona na tym, że wymyślał się sobie coś na temat przyszłości. Pamiętam jak dziś jego słowa: za 5 lat miasta niemieckie będą piękniejsze niż kiedykolwiek. Metoda polega więc na projekcji własnych życzeń na ekran z mgły spowijającej przyszłość. Mistrzami są w tym tak zwani świadkowie Jehowy. My starsi pamiętamy jeszcze, jak w roku 1925 na każdym rogu ulicy wisiały plakaty z napisem: miliony żyjących obecnie ludzi nie umrą. To hasło wymyślili badacze Pisma Świętego. Kilka lat później umierało się jak nigdy przedtem w całej historii świata. Badacze Pisma Świętego zmienili potem nazwę na Świadkowie Jehowy i prawdopodobnie znowu wymyślą coś ładnego na temat przyszłości. Drugą taką metodą jest zasięganie porad u wróżbitów. Na tym nie znam się zupełnie i nie chcą się znać. Powiem wam, dlaczego nie chcą nic wiedzieć o przepowiadaniu przyszłości, spirytyzmie, wróżeniu z kart, horoskopach itd. W mojej Biblii mówi się o tym parokrotnie, a brzmi to mniej więcej tak. Tak mówi Pan. Kto zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, to zwrócę przeciw niemu swoje oblicze i wytracę go spośród ludu Bożego. Taki jest sens tej wypowiedzi. A ponieważ ja przykładam ogromną wagę do tego, by należeć do ludu Bożego i zostać zbawionym, więc wystrzegam się kontaktu z takimi sprawami. A jeżeli ktoś z was wdał się w tę historię, to proszę was na zbawienie waszych dusz. Siądźcie w ciszy. Wezwijcie Jezusa.
wyznajcie mu ten grzech i proście o wybaczenie. Zdecydowałem się ufać Słowu Bożemu w Biblii. Po pierwsze, Słowo to oświeca i nosi pieczęć prawdy. Po drugie, mężowie w Biblii stwierdzają, tak mówi Pan. Istnieje więc słuszna droga dowiedzenia się czegoś na temat przyszłości, bo mówi o niej Biblia. Gdy ostatnia wojna osiągnęła swój punkt szczytowy, gestapo zabroniło mi podróżować i wygłaszać odczyty. Tylko lesem wolno mi było jeszcze przemawiać. Prowadząc sobie wieczór godzinę biblijną w jakiejś piwnicy ginącego pod gradem bomb miasta, miałem poza tym sporo wolnego czasu. Wykorzystywałem ten czas na gruntowne studiowanie objawienia świętego Jana, ostatniej księgi Biblii. Ująłem wtedy, że ta księga jest niezwykle aktualna i postanowiłem przekazać dalej to, czego się z niej nauczyłem. Chcę wam teraz opowiedzieć, jak precyzyjnie opisana jest w Biblii przyszłość. 1. Jezus przyjdzie ponownie. O tym Biblia mówi bardzo wyraźnie. W centrum chrześcijańskiego oczekiwania przyszłości znajduje się wielkie wydarzenie. Zgardzony Jezus Chrystus przyjdzie ponownie w chwale. Podczas gdy Jezus wstępował do nieba, uczniowie jego stali i patrzyli, jak znikał w innym wymiarze. W Biblii czytamy, i obłok wziął go sprzed ich oczu. Obok uczniów stanęło nagle dwóch posłańców Bożych, którzy powiedzieli, ten Jezus, który od was został wzięty górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Jezus przyjdzie ponownie. Z wymiaru, w którym przebywa Bóg, Jezus zjawi się któregoś dnia w naszym trójwymiarowym świecie. To jest nadzieją chrześcijan. Muszę wam teraz opowiedzieć, w jaki sposób ta trochę obcą brzmiąca nowina stała się dla mnie zupełnie jasna i zrozumiała. Jakieś 35 lat temu przybyłem do Essen jako zupełnie młody pastor, aby pracować w dzielnicy zamieszkałej przez górników. Ich było 12 tysięcy, a ja byłem jeden i miałem zaledwie 27 lat. Nikt nie chciał słuchać mojego zwiastowania. W środku dzielnicy znajdował się duży, ponury plac otoczony czynszowymi domami. W jednym rogu tego placu uchował się mały domek, w którym urządziłem sankę i zacząłem prowadzić godziny biblijne. Pięknie było, gdy stopniowo zaczęli pojawiać się ludzie, paru górników, paru komunistów i wolnomyślicieli, którzy chcieli posłuchać, co ten kolega ma do powiedzenia. Paru staruszek, kilkoro dzieci, dwóch, trzech młodych chłopców. Śmieszne jednak, że obecność tej małej społeczności wzburzyła całą ludność dzielnicy. Skończyło się na tym, że przeszkadzano nam za każdym razem, gdy mieliśmy zebranie. Kiedyś wybito nam okna, więc założyliśmy okiennice, następnym razem zbombardowano je kamieniami. Później grano w piłkę nożną blaszankami tuż pod drzwiami sanki, które wychodziły prosto na ulicę. Nie mogłem usłyszeć ani słowa z tego, co mówiłem. Innym razem urządzono przed drzwiami kocią muzykę, a kiedy indziej śpiewano, my się nikogo nie boimy, ni Boga, ni cesarza, bo my się sami wybawimy. I tak dalej. A my, siedząc w środku, śpiewaliśmy, Bóg jest miłością, bo On mnie odkupił. I tak dalej. To były czasy. Ale pewnego dnia przed naszymi drzwiami rozpętało się prawdziwe piekło. Jeszcze nigdy nie było tak źle. I nagle coś trzasnęło w drzwi i ciężko upadło na ziemię. Pomyślałem, że ktoś rzucił bombę. Słyszałem topot uciekających ludzi. Serca w nas zamarły. Na tym, że zapanowała cisza. Otworzyłem gwałtownie drzwi i zobaczyłem leżący w kałuży ogromny żelazny krucyfiks. Poznałem go. Został zerwany z katolickiego sztuku dla mężczyzn, który znajdował się w pobliżu. Rzucili go przed naszymi drzwiami. Macie tu swojego Chrystusa, do woda z nim. Był ciemny listopadowy wieczór, padał deszcz. Stałem na tym ponurym placu otoczonym czynszowymi domami i wieżami wiertniczymi. Przede mną w kałuży leżał krzyż. Za mną stała mała gromadka drżących ze strachu ludzi. Krzyż Zbawiciela w kałuży. Pomyślałem, że Bóg miałby tysiąckrotne powody, by zostawić ten świat jego losowi, ale nie zrobił tego. Posłał swego Syna, a ten Syn uczynił coś niesłychanego. Wziął na siebie nasze winy i dał się ukrzyżować. Ale
ale człowiek zamiast ufać przed tym Zbawicielem na kolana i wielbić Go, bierze Jego krzyż i wrzuca do kałuży. W ten sposób człowiek spluwa wyciągniętą dłoń Boga. Ale wiecie, tamci ludzie przynajmniej nienawidzili Jezusa. A dzisiaj nawet się Go nie nienawidzi. Jego krzyż rzuca się w błoto z zupełną obojętnością. Tamtego wieczoru jednak płonął we mnie głuchy gniew. Myślałem, co Bóg teraz robi. Teraz powinien z nieba spaść ogień. Ale z nieba nie spadł ogień. Nadal szumiał deszcz. A krzyż Zbawiciela leżał w kałuży. Z daleka usłyszałem szyderczy śmiech. Wyśmiewali się ze mnie. I wtedy nagle pojąłem. Przecież się tak nie skończy. Syn Boży, który umarł za ten świat, nie zawsze będzie otaczany zgardą. Jego moc i majestat są tu zakryte. Ale przyjdzie dzień. Jest to zgodne z logiką, że ten świat, który nim zgardził, zobaczy, że był on jedyną szansą dla nas ludzi i że on jest królem świata. On przyjdzie ponownie w chwale. I gdy tak stałem w ten deszczowy wieczór wśród mojego ulego zboru, mając przed sobą pomyły plac i leżący w kałuży krzyż, poczułem pierwszy raz głęboką radość na myśl, że Jezus przyjdzie ponownie. Weszliśmy z powrotem do naszej sarki. Podszedłem do pulpitu, otworzyłem Biblię na Ewangelii Mateusza i przeczytałem. I ujrzał Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Tego czasu cieszył się na to. Cieszył się, widząc, jak świat otacza wzgardą mojego Zbawiciela, który ratuje od śmierci, odpuszcza grzechy, zbawia i błogosławi. Cieszył się, że przyjdzie dzień, kiedy opadnie z niego płaszcz wzgardy i on przyjdzie ponownie okryty chwałą. W dużym klubie dla młodzieży bez scen wisiał, gdy przyszedł tam po raz pierwszy tylko jeden obraz. W ogromnej sali, dokąd przychodzą setki młodych ludzi, wisiał na ścianie obraz przedstawiający ponowne przyjście Pana Jezusa. U dołu namalowane było miasto. Nad nim obłoki, a wysoko wśród obłoków biały koń, na którym siedział król, unoszący w górę przebitą na krzyżu dłoń. Powiedział do mojego poprzednika, pastora Bejgla: powiesiłeś tu tylko ten jeden obraz. Czy nie wygląda on trochę śmiesznie w domu dla młodzieży? Ja bym tu powiesił coś innego. Słyszałem na to, drogi bracie Bóż. Chłopcy przez cały tydzień chodzą do biur, szkół, fabryk i kopalni. Wyznając tam Pana Jezusa, narażają się na drwiny i szyderstwa. Nie chcąc brać udziału w grzesznych rozrywkach, są celem zaczepy. Wszyscy się z nim wyśmiewają. Często upadają więc na duchu. Niechże ten obraz mówi im, gdy tu przychodzą, w górę serca. Gromonocy dnia trzeciego wyszedł Pan jak zwycięzca w pełni mocy. Tron królewski jest mu dan. Sam doświadczyłem w życiu potęgi tej wspaniałej nadziei. W czasach III Rzeszy zostałem raz aresztowany w Darmstadt. Po wyjściu z zebrania, na którym mówiłem o Jezusie, kazano mi usiąść w samochodzie obok oficera SS. Naokoło stał tłum, setki ludzi. Oficer dał rozkaz odjazdu, ale silnik nie chciał zaskoczyć. Był to na pewno dobry wóz, ale silnik nie zaskoczył. Jazda człowieku, wrzasnął oficer, który razem ze mną siedział z tyłu. Nic to jednak nie pomogło, silnik nie chciał ruszyć. Nagle z tłumu stojącego na schodach kościoła rozległ się donośny głos młodego człowieka. Górę serca, w progu nocy dnia trzeciego wyszedł Pan jak zwycięzca w pełni mocy. Tron królewski jest mu dan. Jak baranek był zabity, jako król zaś zmartwychwstał. W nim zwycięstwa, zdrój obfity, wszystkim przezeń ojciec dał. Młody człowiek zaśpiewał to i zniknął w tłumie. Tymczasem samochód ruszył. Powiedziałem do oficera: biedny z pana człowiek, przecież to ja jestem po stronie, która zwycięży. Postrzegł się na to i zamruczał. Ja też przedtem byłem w chrześcijańskim związku młodych mężczyzn. Tak, powiedziałem. A teraz aresztuje pan chrześcijan? Bardzo mi pana żal. Nie chciałbym się z panem zamienić na miejsca. Tylko z
rozmawiając, wyjechaliśmy do więzienia, ale ja miałem przed oczami ponowne przyjście Jezusa. Im mroczniejszy jest czas, w którym żyjemy, tym ważniejsze jest oczekiwanie ponownego przyjścia Jezusa. Widzicie? To przyjście Jezusa w chwale będzie trzecim przyjściem Jego na tę ziemię. Po raz pierwszy przyszedł, kiedy stał się człowiekiem. Leżał wtedy w żłóbku w Betlejem dzieciątko zrodzone przez Marię. Wchodzimy to święcąc Boże Narodzenie, o ile w ogóle wiemy jeszcze, o co tu chodzi. O ile wiemy, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby z nas uczynić dzieci Boże, a samemu być naszym bratem. Drugie przyjście Jezusa odbywa się w duchu, teraz w dniu dzisiejszym. On powiedział to swoim uczniom, a czym jeśli ktoś usłyszy głos mój, otworzy drzwi, wstąpił do niego i będę z nim wieczerzał, on ze mną. Czy wiecie dlaczego prowadzi się ewangelizację? Dlatego, że chcemy pomóc Panu Jezusowi przyjść do was. W Biblii napisano, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Musicie otworzyć mu wasze serca. Po raz trzeci przyjdzie w chwale tu, na tę ziemię. Taka jest konsekwencja wydarzeń. Mieliśmy już wszystkie możliwe systemy rządzenia. Monarchia konstytucyjna i absolutna, demokracja prezydencka i demokracja ludowa, dyktatura i bo ja wiem, co wszystko jeszcze. Przekonaliśmy się, że wszystkie one są irrelevantne. A teraz musi jeszcze przyjść Jezus, mój Król, i musi pokazać, czy umie rządzić. Dwa. Jakie wydarzenia poprzedzą ponowne przyjście Jezusa? W Biblii powiedziane jest, że historia świata będzie się jeszcze toczyła przez stulecia. Ale w pewnym momencie prawie niezauważalnie przyjdzie czas, w którym historia świata zacznie się uchylić ku końcowi. Ten czas chcę tu określić wyrażeniem, którego nie ma w Biblii. Nazwiemy go okresem schyłkowym. Biblia mówi, że nadejdzie czas ogólnej bezradności. Czas, w którym problemy ludzkości przerosną ją o głowę. W tym schyłkowym okresie wyjdzie na jaw cała bezradność i bezsilność człowieka. Sam Pan Jezus wymienił cztery cechy charakteryzujące ten okres. Pierwszą cechą jest polityczny chaos. Jezus tak to wyraził. Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Nigdy jeszcze tak wielu wysokopłatnych dyplomatów nie odbywało tak wielu kosztownych konferencji jak w naszych czasach. I nigdy jeszcze nie wydawano tak dużo pieniędzy na bezsensowne zbrojenie jak dziś. Za sumy przeznaczone na produkcję broni jądrowej można by wybudować wiele wielkich miast i zlikwidować głód mieszkaniowy. Zamiast tego mówi się, musimy się ozbroić. Najmniejsze państwo musi mieć bombę atomową. A jednocześnie nigdy jeszcze narody nie pragnęły tak bardzo pokoju. Wszyscy chcemy pokoju. Żaden człowiek nie chce wojny. I wszyscy zbroją się jak szaleni. To można poznać polityczny chaos okresu schyłkowego. Drugą wymienioną przez Jezusa cechą jest bezradność w dziedzinie gospodarczej. Jezus powiedział, i będzie głód. Ziemia rodzi tyle, że wszyscy ludzie mogliby być syci. Nigdy nie było tylu uczonych ekonomistów, ilu jest dzisiaj. Gospodarka światowa również nigdy jeszcze nie była tak skomplikowana. A mimo to według sprawozdań ONZ, przecież połowa mieszkańców Ziemi jest niedożywiona. Czyż wysoko cywilizowane społeczeństwa produkujące tak wiele dóbr nie mogłyby nakarmić ludzi do syta? A jednak nam się to nie udaje. Gospodarcza bezradność rośnie. Jako trzecią cechą, charakterystyczną dla okresu schyłkowego, w którym problemy przerosną ludzkość o głowę, wymienia Jezus chaos religijny. Jezus mówi, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, tam jest Jezus i wielu zwiodą. Będziemy więc słyszeli, tu jest Chrystus, tam jest Chrystus. Przyszedł do mnie niedawno młody człowiek i powiedział, co ja właściwie mam wierzyć. Jest wyznanie rzymsko-katolickie, grecko-katolickie, są reformowani, luterani, metodyści, baptyści, zieloświątkowcy, światowi Jehowy, jest islam, buddyzm i tak dalej. Co człowiek ma wierzyć? Roześmiałem się i powiedziałem, młody człowieku, bądź spokojny, będzie jeszcze gorzej. Biblia to mówi. Jest to cechą okresu schyłkowego.
ponieważ ludzie nie rozpoznają Słowa Bożego, diabeł mąci im w głowach. A Bóg na to pozwala. Jest Chrystus, tam jest Chrystus. Ten religijny chaos jest straszny, kiedy widzę, jak ludzie w wielkich miastach gonią za każdą religijną sensacją, to ogarnia mnie przerażenie. A przy okazji chciałbym wam powiedzieć, że żaden ewangelizator nie jest w stanie was zbawić. Jeżeli sami nie znajdziecie Zbawiciela, to w wieczności nic wam nie pomoże. Istnieje jeszcze czwarty znak wskazujący na nadejście tego schyłkowego okresu. W Biblii powiedziane jest, że rozproszony lud Izraela zbierze się w Palestynie. To, że powstało państwo izraelskie, jest dla mnie najbardziej wstrząsającym znakiem czasu. Niektórzy mówią, że to jeszcze nic nie znaczy. Ale gdy niedawno stałem na granicy szwajcarskiej, czekając na celnika, a przede mną stał samochód z kaplicą rejestracyjną Izraela, musiałem pomyśleć, bo to wypełniają się obietnice biblijne. Odwieszczają to numery rejestracyjne aut. Mój ojciec opowiadał, że w roku 1899 proponowano Żydom osiedlenie się w nowej ojczyźnie, którą miał być Madagaskar. Ale oni odmówili. Nie. Obietnica, jaką nam dał Bóg, mówi o kraju naszych ojców. Cały świat sądził wtedy, że do tego nigdy nie może dojść. A dziś istnieje państwo Izrael. Okres schyłkowy charakteryzuje się więc tym, że mimo całego postępu ludzko staje się coraz bardziej bezradna i nie może rozwiązać swoich problemów. Wyjawia się bezsilność człowieka. Jak długo ten okres będzie trwał, tego nie umiem wam powiedzieć. Biblia nie podaje liczby lat. Natomiast napomina nas, czuwajcie. Paweł mówi, że to nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Przed ponownym przyjściem Jezusa, gdy bezradność osiągnie swój szczyt, nadejdzie jeszcze czas Antychrysta. Ten czas nazwijmy czasem ostatnim. Świat z powodu swojej bezradności już dziś pragnie rządów silnego człowieka. A gdy bezradność to osiągnie szczyt, wtedy przyjdzie potężny mąż, który mianuje siebie zbawcą świata. Ale to nie będzie Chrystus. To będzie Antychryst. Biblia mówi, że z morza narodów wyłoni się dyktator, który obejmie rządy nad światem. Nazywamy go Antychrystem. Pod jego panowaniem świat się zjednoczy. Ten okres historii będzie się odznaczał upartym dążeniem człowieka do zbawienia świata za pomocą polityki i programów gospodarczych. Będzie to ostatnia próba. Biblia fascynująco opisuje tę ostatnią wielką dyktaturę. Mówi o tym za pomocą symbolicznych obrazów. Trzeba być oświeconym przez Ducha Świętego, aby to zrozumieć. Powiem wam, jak Biblia mówi o Antychryście, tym ostatnim tyranie. Ja miał wizję. Stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim i widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego moźniercze imiona. Jak mamy rozumieć ten wspaniały obraz? Morze jest symbolem świata narodu. To było nad morzem wieje, kiedy ono jest niespokojne, jak nigdy się nie uspokaja. Tak samo niespokojny jest świat narodu. Zawsze się burzy. Ostatni zbawca świata wyjdzie z nizin, ze świata narodów. Wszyscy wielcy politycy ostatnich dziesięcioleci występowali jako zbawcy. Wszyscy pochodzili z ludu. Mały Kosykanin, Napoleon, mały starszy szeregowiec Hitler, Szewc, Stalin. Wszyscy oni są poprzednikami Antychrysta. Pochodzili z nizin. A naród mówił uszczęśliwiony, oto jeden z nas. Mój Zbawiciel. Jezus Chrystus pochodzi natomiast nie z morza narodów, ale ze świata Boga. On jest synem Boga żywego. Antychrysta nazywa się zwierzęciem. Co to ma znaczyć? O człowieku powiedziano w Biblii, że Bóg stworzył go na swój obraz i podobieństwo. Im bardziej zwracam się ku Bogu, tym bardziej jestem ludzki. Im bardziej człowiek odwraca się od Boga, tym większą staje się bestią. Wielki wróg chrześcijaństwa powiedział, że najszlachetniejszy człowiek jest blond bestią. On to zrozumiał. Antychryst będzie człowiekiem, który całkowicie wyrzeknie się Boga. Powróciwszy się od Boga, stanie się zwierzęciem, bestią bez serca. Jest to zwierzę mające wiele głów. Z
co to znaczy. To znaczy, że antychryst jest głupi. Ludzie powiedzą, ten ma głowę na karku. Dalej powiedziane jest w Biblii, że paszcza tego zwierzęcia jest jak paszcza lwa. To znaczy to, że zaleje cały świat propagandą. Już kiedyś słyszeliśmy przez głośniki, co wydobywa się z paszczy lwa. Bo mogą sobie wyobrazić, jak z chwilą przyjścia antychrysta wszystko zostanie zrównane z ziemią przez obłędną propagandę. Wszystko będzie mu się udawało podczas tej ostatniej próby zbawienia świata bez Zbawiciela ludzkości Jezusa Chrystusa. Człowiek będzie miał być zbawiony bez pokuty i nawrócenia. Wszystkie problemy zostaną rozwiązane. Polityczne, bo antychryst utworzy jedno mocarstwo światowe. Gospodarcze, bo wszyscy będą mieli jednakowe kartki żywnościowe. Religijne, bo antychryst oświadczy, że on jest Zbawicielem świata i wszyscy jemu mają oddawać cześć. Niesamowicie czuje się człowiek, patrząc, jak nasze czasy zmierzają do tego ostatniego czasu. W końcu przyjdzie chwila, w której cały świat będzie należał do antychrysta. Tylko chrześcijanie oświadczą, że nie będą go czcili. Każdy człowiek będzie obowiązany nosić znamię, ale chrześcijanie powiedzą nie. Naszym Zbawicielem jest Jezus. I wtedy zaczną się prześladowania. W Biblii są takie słowa: nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia zwierzęcia. Przed 150 laty szwabski interpretator Biblii Robert Lent tak to skomentował. Nie możemy tego zrozumieć, ale nauczymy się rozumieć, gdy przyjdzie ten czas. My już to rozumiemy. Znamy już takie państwa totalitarne. Wiemy, że człowiek, który się oprze, nie otrzyma zezwolenia na pobyt, nie dostanie kartek na chleb ani pozwolenia na pracę. Będzie mu wierzyć, w co będzie chciał, ale pozbawi się go ojczyzny i praw. Już dziś dzieją się takie rzeczy. Czytając objawienie świętego Jana, byłem wstrząśnięty i pomyślałem, są ludzie, którzy uważają, że Biblia jest przestarzała. Ale to nasze światopoglądy są przestarzałe. Biblia ukazuje nam przyszłość. Antychryst będzie tolerował wszystko z wyjątkiem przyznawania się do prawdziwego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I dlatego raz jeszcze nastąpi wielkie prześladowanie chrześcijan. Opowiadałem kiedyś moim dzieciom o tych sprawach. Moja mała córeczka zaczęła płakać. Dziecko, spytałem, dlaczego płaczesz? Odpowiedziała szorkając, bo to się może zacząć każdego dnia. Tak, przyznałem, rzeczywiście może. A co będzie, jeżeli nie potrafił wtedy dochować wierności Zbawicielowi? Odpowiedziałem, to byłoby straszne, ale ty musisz zrobić tylko jedno. Musisz już dziś mocno siebie wytrzymać. Ten czas może nadejść już jutro. I wtedy nie będziemy mieli już żadnej szansy znalezienia Jezusa. Nie będzie więcej nabożeństw. Dzwony zostaną przetopione na pomniki antychrysta. W kościołach powstaną muzea, w których ustawiać się będzie fotografie pokazujące młode lata antychrysta. W tym czasie ludzie będą nieustannie wzywali pocieszenia. Ale ponieważ odrzucili jedynego pocieszyciela Jezusa, więc krzyk ich będzie daremny. Zrozpaczony człowiek wydany będzie na łaskę i łaskę ludzi. Sądzę, że chrześcijan można będzie nazwać ludźmi szczęśliwymi, nawet jeśli będą musieli umierać. Oni jedni będą mieli pocieszyciela w tym strasznym czasie. Jestem wstrząśnięty, gdy czytam, że Jezus powiedział, ludzie odlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. W objawieniu świętego Jana czytamy, że antychrysta mieszkańcy ziemi będą przyjmowali z podziwem i aplauzem. Kiedyś myślałem sobie, jak jedno ma się do drugiego. Z jednej strony mowa jest o trwodze i oczekiwaniu, a z drugiej o pokłonach i sukcesach. Odkąd jednak przeżyłem rok 1933, wiem, że świat może być pełen podziwu, bić pokłony i powiewać flagami, a jednocześnie żyć w trwodze oczekiwania rzeczy, które przyjdą. W chwili, gdy antychryst będzie u szczytu władzy, gdy będzie triumfował, że zwyciężył Jezusa, na scenę wkroczy Bóg. Jezus przyjdzie ponownie w chwale. W antychryście nie będzie już wtedy mowy. Jezus zabije go tchnieniem ust swoich. Im mroczniejszy czas, im
wyraźniejsze oznaki bezradności ludzkiej, im mocniej występują zarysy państwa Antychrysta, tym wyżej podnoszą głowy ludzie czytający Biblię, oni oczekują ponownego przyjścia Jezusa. 3. Co będzie się działo po ponownym przyjściu Jezusa? W Biblii ukazany to jest potężny obrazek. Przede wszystkim powiedziane jest, że Jezus przez 1000 lat będzie panował na ziemi jako król. Prawdopodobnie znaczy to w języku biblijnym, że będzie on panował i rządził bardzo długo. Uważam, że jest to logiczne. Najpierw wyjdzie na jaw ludzka bezradność, potem nastąpi ostatnia próba zbawienia świata własnym wysiłkiem klnobrnej ludzkości, a potem muszą przyjść rządy mojego króla. On umie rządzić. Wejdźcie do domu, w którym rządzi Jezus. Są już dziś takie domy. Już wchodząc, poczujecie, że panuje w nich zupełnie inna atmosfera. Znam kiedyś młodą parę. Pewnego dnia on przyszedł do mnie i powiedział, chcę skapitulować przed Bogiem. Dotychczas byłem bezbożnikiem i publicznie występowałem przeciwko Bogu. Nie mogę już tego wytrzymać. Okazało się, że związek tej młodej pary rozleciał się. Chciałem pokazać światu, że bez Boga też można być szczęśliwym we dwoje, ale wszystko poszło źle. Tak z bogami pierwszego dziecka pobili się, a teraz młody człowiek wyznał, Bóg jest przeciwko nam, poddaje się. Pamiętam ten pogrzeb. To było straszne. Stałem nad trumną, z jednej strony ojciec ze swoją rodziną, z drugiej młoda matka, z zaciętym wyrazem twarzy, otoczona swoimi krewnymi, dwa światy, dwie rodziny. A między nimi nieżywe dziecko. Upłynął przeszło rok i nie zapomnę, jak po Wielkanocy dostałem od tej kobiety list. On zmartwychwstał również w moim sercu. Młoda para wzięła ślub, przedtem żyli bez ślubu i zaczęła wszystko od nowa. Byli to ludzie mądrzy i umiejący samodzielnie myśleć. W ich życiu wszystko się zmieniło. Gdy spytałem go, dlaczego, odpowiedział, ponieważ teraz rządzi u nas Jezus. Moja żona nie mówi już, ja tu rządzę i ja też już tak nie mówię. Razem zastanawiamy się, jaka jest wola Jezusa. Myślałem sobie, jeżeli Jezus tak umie rządzić w naszych domach, że wszystko staje się piękne, dobre i wspaniałe, to cóż to będzie, gdy zacznie rządzić tą ziemią? 1000-letnie królestwo będzie czymś cudownym. Pomyślcie tylko, Jezus królem. Przyjdź Twe królestwo, przyjdź już rychło, Panie. Racz w swojej chwale nam objawić się i już na wieki objąć panowanie. Niech cała ziemia kornie uczci Cię. W okresie panowania Jezusa szczęśliwa ludzkość raz jeszcze zostanie wystawiona na próbę, która ma wykazać, czy serca ludzkie rzeczywiście zostały przemienione. Szatan będzie dosłownie szalał i okaże się, że serce człowieka w gruncie rzeczy zostało niezmienione, a ludzkość jest taka, jaka była zawsze. Biblia wspomina jeszcze o ostatnim buncie przeciwko Bogu, a potem nastąpi koniec świata. Systemy słoneczne rozlecą się, a pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą. A dalej czytamy w objawieniu i widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi. I widziałem umarłych, wielkich i małych stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Ktoś spytał mnie kiedyś, a gdzież stoi ten tron, jeżeli wszystko przeminęło? Odpowiedziałem, oto niech cię głowa nie boli. Raczej pomyśl o tym, jak będziesz wyglądał stojąc przed tym tronem. Jeżeli zginąć, wolałbym, aby ta straszna prawda nie była zapisana na kartach Biblii, ale istnieje w naszym życiu ta okropna możliwość. Możemy być na wieki potępieni. Muszę tu opowiedzieć pewną historię. W zamku w Szkocji odbywało się przyjęcie. Towarzystwo zebrało się wokół kominka, na którym płonął ogień. Rozmowa zeszła na chrześcijaństwo. Pewien elegancki starszy pan powiedział do pani domu, ze słów pani wnoszę, że jest pani chrześcijanką. Czy pani naprawdę wierzy w to, co napisane jest w Biblii? Tak. W to, że zmarli zmartwychwstaną? Tak. I w to, że wszyscy staniemy przed sądem? Tak. I w to, że kto nie był
pójdzie do piekła, tak wierzę w to. Aby ten pan stał i podszedł do kąta, w którym wisiała klatka z papieżką, wyjął ją z klatki, podszedł do kominka i zrobił ruch, jakby chciał ją wrzucić do ognia. Przerażona pani domu złapała go za rękę. Co pan robi? Mój biedny ptaszek. A to pan wybuchnął śmiechem. No proszę, pani żałuje nawet tego ptaka. A pani, tak zwany Bóg miłości, posła miliony ludzi do piekła? Zabawny jest ten Bóg miłości. Przez chwilę panowała cisza, a pani domu powiedziała, pan się myli. Bóg nikogo nie posła do piekła. To my sami dobrowolnie tam idziemy. Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Mówi, pokazany jest wstrząsający obraz sądu ostatecznego. I widział umarłych wielkich i małych, stojących przed tronem. Człowiek gwałtownie protestuje przeciwko temu zwiastowaniu o sądzie. To nieprawda. Jednego z moich młodych przyjaciół spytał kolega z fabryki, czy ty naprawdę wierzysz w sąd ostateczny? Tak, wierzę, odpowiedział. A to ten kolega drwiąco, słuchaj no, ilu ludzi żyje teraz na świecie? A ilu umarło od początku świata? Możesz sobie wyobrazić, ile czasu potrzeba będzie, aby każdy stanął przed sądem? Panowy człowiek odpowiedział spokojnie. Kiedy przyjdzie ta godzina, będziemy mieli bardzo dużo czasu, bo już nic innego nam nie pozostanie, jak tylko czekać. Tak, Bóg będzie miał dla nas czas. Tu na ziemi, sądząc każdego z nas osobno, Bóg po raz ostatni daje nam poznać, jak poważnie nas traktuje. Pokazał to już dawniej, gdy syn jego za nas umarł. A jeśli wy sami nie bierzecie poważnie swojego życia, będąc je lekkomyślni od grzechu, to bądźcie pewni, że Bóg potraktuje to poważnie. Objawi się to w dniu sądu. Historia świata kończy się w Biblii słowami. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. A dalej opisany świat nowy. Biblia przedstawia go w surrealistycznych kolorach, spoza których prześwituje ten jeden fakt. Bóg osiągnął swój cel. Świat ten zamieszkał jest przez tych, którzy zapisali w Księdze Żywota i którzy upodobnili się do Niego, do Bożego Syna. Jest to świat bez policji, bez więzień, bez sądu, bez diabła, bez wojny, bez cierpień, bez grzechu, bez śmierci. Musicie sami przeczytać te dwa cudowne rozdziały objawienia, rozdział 21 i 22. Są tam surrealistyczne obrazy, które wykraczają poza naszą możliwość pojmowania, bo my znamy tylko świat grzechu, cierpienia i śmierci. Chciałbym znaleźć się kiedyś w tym nowym Bożym świecie, a wy nie chcielibyście? 4. Albo, albo. Chciałbym podsumować teraz to wszystko, co powiedziałem. Widzicie, im dłużej studiuję opisany w Biblii obraz końca świata, tym bardziej jestem przekonany, że będą wtedy na świecie już tylko dwa rodzaje ludzi, zbawieni i potępieni. Jeżeli mówicie, że Jezus nie obchodzi już nikogo, to mogę tylko odpowiedzieć, że wielu będzie potępiony. Nasi ojcowie tak się modlili z myślą o Królestwie Bożym. Tych, co nie wejdą, będzie wielu. Najpierw się znalazł wśród niewielu. Na końcu będą już tylko zbawieni i potępieni. I na ten temat chcę jeszcze coś powiedzieć, jeśli pozwolicie. Przede wszystkim o potępionych. Mój przyjaciel Paul Bóg opowiedział mi kiedyś swój sen. Było to w dniu sądu. Usłyszałem, jak Jezus opędzał potępionych, idźcie precz ode mnie, przeklęci. Tak napisano w Biblii. I zobaczyłem, jak odchodzą skurczeni, przerażeni, zrozpaczeni. Zauważyłem, jak jeden pyta drugiego, czy ty też to widziałeś? Tak, odpowiedział. Widziałem, że dłoń, którą nas odpędzał, była przebita. Przybito ją do krzyża za nas, ale myśmy to mieli za nic, a teraz słusznie zostaliśmy potępieni. Słuchajcie, on umarł nie za was. Wierzycie, czy jesteście bezbożnikami, to wszystko jedno, wiedzcie, że Jezus za was umarł. Przyjdźcie do tego Pana, by
jeżeli powiecie, że przecież jesteście grzesznikami, to powiem, on szuka właśnie grzeszników. Wszyscy ludzie są grzesznikami. A jeżeli ktoś będzie twierdził, że im nie jest, to powiem, iż kłamie jak najęty. Ci, którzy tak mówią, którzy twierdzą, że nie potrzebują Zbawiciela, są najbardziej zgubieni. Są zgubieni tak bardzo, że nawet nie wiedzą, jak bardzo są zgubieni. A teraz powiem coś o zbawionym. W biblijnym opisie przyszłego świata czytamy, że w Nowej Jerozolimie będzie 12 kamieni węgielnych, na których wypisane będą imiona 12 apostołów, świadków Ewangelii. Mogę to sobie wyobrazić. Napisane jest na nich Jan, Piotr, Jakub, a na jednym z kamieni znajduje się imię Mateusz. Czy wiecie, kim był Mateusz? Był paskarzem, oszustem i handlował zakazanymi towarami. I pewnego dnia, gdy zajęty był swoimi polutymi interesami, Jezus przechodził mimo i rzekł: pójdź za mną. I Lewi, tak Mateusz się wtedy nazywał, zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Był świadkiem śmierci Jezusa, który umarł też za Niego. Był świadkiem Jego zmartwychwstania, Jego wstąpienia i zesłania Ducha Świętego. A potem Jego przyjaciele powiedzieli: tyle przeżyłeś z Jezusem, spisz to kiedyś. Mateusz słuchał i tak powstała Ewangelia Świętego Mateusza, dzięki której miliony ludzi znalazły Jezusa. Księga ta jest w Biblii, a nowe imię dawnego Lewiego, Mateusz, znajduje się w Nowym Świecie na honorowym miejscu. Jest to imię człowieka niegdyś nieczystego, którego uratował Jezus. Tak potężna jest ratująca łaska Jezusa Chrystusa i ta łaska chce teraz zacząć działać w was. Nie zbraniajcie się. Chodzi o wasze zbawienie na wieki wieczne.